Władze województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego uroczyście podpisały umowę o dofinansowaniu projektu e-Urząd. Mieszkańcy i inwestorzy mogą liczyć na to, że skróci się czas realizacji spraw, ale także wiele z nich nie będzie trzeba załatwiać osobiście. Fantastycznie jest to, że 8 samorządów plus powiat w to weszło, bo to ma olbrzymie znaczenie dla urzędu samego, ponieważ jeżeli jesteśmy w jednym systemie, to ta wymiana danych, wymiana informacji pomiędzy urzędami jest znacznie większa. E-Urząd ma spowodować, że kolejki się zmniejszą, bo liczymy na to, że w ramach tego projektu gron mieszkańców naszego powiatu i gmin będzie składało dokumenty elektronicznie. Projekt ma wdrożyć zaawansowane e-usługi publiczne w administracjach powiatowej i gminnej, a wszystko zmierza do racjonalizacji pracy urzędów. Wejście w ten program to jest kolejny etap. Chcemy teraz otworzyć się na zewnątrz i spróbować tak dostosować nasze możliwości i nasze działania, żeby klient zewnętrzny mógł po prostu skorzystać z przysłowiowej komórki czy z komputera, będąc w domu, z kontaktu z urzędem gminy. Osobiste załatwianie spraw w urzędzie, choć czasochłonne, dla wielu wydaje się bardziej bezpieczne niż elektroniczne. Tutaj mieszkańców uspokoić, że na pewno te pliki, które oni będą wysyłali, będą trafiały do odpowiedniego urzędnika, do którego wyślą, i system to jest system nowoczesny, który pozwoli na zabezpieczenie tego, żeby te dane i ich dokumenty nie trafiły w ręce niepowołane. Władze gwarantują bezpieczeństwo przy korzystaniu z e-usług. Ponadto petenci będą mieli większą kontrolę nad pracą urzędników zajmujących się konkretną sprawą. Usprawnienie pracy urzędników, ale jednocześnie większa kontrola. To, co pojawi się w systemie elektronicznym, ma swoją datę, swój bieg. Zarządzający będą mogli prześledzić tok sprawy, zobaczyć, gdzie jest wąskie gardło, kto z imienia i nazwiska jest odpowiedzialny za to, że ten proces przebiega bardzo dobrze, albo również i będzie wiedział, kto jest odpowiedzialny za to, że ten proces nie przebiega lub przebiega wadliwie. Wartość przedsięwzięcia e-Urząd to 11,5 miliona złotych. Planowany termin uruchomienia systemów to trzeci kwartał 2018 roku. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.